Na bytomskim lodowisku już wkrótce odbędą się dwa prestiżowe turnieje hokejowe. Turniej EIHC jest to cykliczny turniej organizowany w czasie przerw na rozgrywki ligowe. Grają wtedy reprezentacje. W tym roku, w grudniu, taki turniej odbędzie się z udziałem reprezentacji Polski na naszym lodowisku. Trzy dni zmagań i cztery drużyny. Biało-czerwoni zmierzą się z Francją, Węgrami i Ukrainą. Turniej rozpocznie się już 16 grudnia. Już nie możemy doczekać, bo to kolejny etap do, do najważniejszej części sezonu, jak jest Mistrzostwa Świata w Katowicach spotków, Także cieszymy się, że mamy wymagających rywali no i postaramy się zrobić jak najlepszy wynik. To nie koniec widowiskowych rozgrywek. Kibice mogą również odliczać czas do Pucharu Polski, który odbędzie się w dniach 27 i 28 grudnia. Na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów zagrają cztery czołowe drużyny z ligowej tabeli. To GKS Katowice, Replast Unia Oświęcim, Komarch Krakowia i klub hokejowy Energa Toruń. Chcemy, aby duże wydarzenia odbywały się również w Bytomiu. Po pierwsze, że mamy wspaniałą publiczność, co już wielokrotnie dzisiaj było podkreślane. Bardzo dobry, funkcjonalny obiekt i stąd też imprezy takiej rangi. Także już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam. Bilety na turniej Christmas Cup, w którym gra reprezentacja Polski są do kupienia na stronie www.ebilet.pl. Wkrótce w sprzedaży będą również wejściówki na turniej finałowy Pucharu Polski.